Lawrence Hilton Jacobs. W filmie Quiet Fire. W pozostałych rolach. Oraz Karen Black jako Kim. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Cześć. Jak się masz? Tak miło znów cię widzieć. To tędy, prawda? Zabijano naszych ludzi jednego po drugim. Swoją ostatnią kulą zwolniłem niewinnie wyglądający ładunek. Trafiłem do celu, podczas gdy kule przeszywały moje ciało. Wszyscy z mojego szwadronu leżeli dookoła mnie martwi bądź umierający. Mimo wszystko udało mi się jednak zgładzić wroga. Przysiągłem sobie, że już nigdy nie pozwolę żadnemu amerykańskiemu chłopcu znaleźć się w takiej sytuacji, w jakiej ja się znalazłem. Senator J. William Whelan will make you proud, once again, to be an American. God bless you. Excuse me. Wspaniała przemowa z cyklu Dołóż im, dołóż. Tak. Kolejny dzień, kolejne 100 tysięcy dolarów. Przestań pieprzyć, Frank. Nasz problem. Czy został rozwiązany? No więc? Wynajęci przez nas ludzie uczestniczyli w szaleńczym pościgu w centrum Los Angeles. Udało mu się ich zmylić. Oni spłonęli, kiedy ich pojazd uderzył i eksplodował. Wszyscy?
Frank, ty naprawdę wszystko potrafisz spieprzyć. Tak jest. Zegar nieubłaganie odmierza czas. Czas ucieka. Wybory są we wtorek. Jeśli Walt załamie się, to nie tylko spieprzy moją szansę dostania się do Senatu, ale wyśle nas do więzienia. A ja z przyjemnością pociągnę cię ze sobą. Kapujesz? Tak jest. Zajmij się nim teraz. Zrozumiałeś? Tak jest. Hej, dziecinko. Może kiedy skończysz, poszłabyś do mnie na sok z marchwi. Chcę cię poczęstować deserem domowym. Z sobą. Odpieprz się. Daj spokój, dziecinko. Widzę, jak cały czas mi się przyglądasz. Jesteś walnięty. Nie przyjmuję odmowy. Czy nie wystarczą ci dwa wykluczenia? Odczep się i wynocha. Dzięki, Jesse. Jesse Palmer ma się zgłosić do recepcji. Nie do wiary. Co słychać, Jesse? Dawno się nie widzieliśmy. Całe wieki, stary. Jak leci? Radzę sobie. Masz chwilkę? Oczywiście. Chodźmy do mojego biura. Do diabła. Minęło już 5 lat. Co się dzieje? Nie podoba ci się moja twarz? Wpadłem w gówno po kolana. Poza tym nigdy nie przepadałem za twoją gębą. Tobie też przydałaby się operacja plastyczna. Ciągle masz listę tych ślicznotek? Może ustatkowałeś się? Ciągle jeszcze korzystam z pełni życia. Ciągle ten sam stary Walt. Tak, to cały ja. Stary. Czuję się jak psie gówno. Nie wyglądasz najlepiej. Chyba żartujesz. Muszę zmienić elektrolit. Co porabiasz? Zajmuję się blacharstwem samochodowym i sprzedażą hurtową. Nieźle mi się powiodło. Naprawdę. Przypomina mi się, że miałeś kłopoty. I to bardzo poważne. Nie udowodnili, że to ja włamałem się do tego jubilera. Zresztą to już przeszłość. Prawda, koleś? Podobno masz tani sklep. Najlepszy w LA. To wspaniały interes, kiedy idzie. Mam także inne gówno, ale nie jestem pewny, czy chcesz o tym usłyszeć. Nie musisz się przede mną tłumaczyć. Dobrze sobie radzisz? Zarabiam na utrzymanie. Co mogę dla ciebie zrobić? Dobrze się czujesz? Na Boga, co się stało, Walt? Co to jest? Nie mam dokąd pójść, Jesse. Uspokój się, człowieku. Będziesz następny. O czym ty mówisz? Co masz na myśli? Wszystko jest na dyskietce komputerowej. Mów do mnie, mów. Gwiazda.
Z brązu. Gwiazda. Chwileczkę, chcę to wyjaśnić. Byłeś w sali gimnastycznej, zajmowałeś się pracą, zgadza się. Niespodziewanie pojawia się stary kumpel. Tylko po to, żeby się przywitać. Gówno, prawda. A tak przy okazji, czy wspomniałem, że zostaniesz zabity? Wiem, że to dziwacznie brzmi. Daj spokój, Jesse, pójdź nam na rękę. Chyba nie bierzesz nas za parę pieprzonych wariatów. Mówię wam tylko to, co wiem. Dla mnie brzmi to gówniano. Poczekajcie chwilę. Spójrz na ten raport, wymień cokolwiek, a on na pewno to zrobił. Kradzieże, włamania, przywłaszczenie kradzionego mienia, napady, noszenie ukrytej broni. Kradzieże samochodów, tylko za to 11 lat. Gówno, chcę stąd wyjść. Gadaj do mnie. Co chcecie usłyszeć, że to ja go zabiłem? Uczynisz nasze życie łatwiejszym. Ale jaki miałem motyw? Może cię okantował? Zrobił to każdemu w tym cholernym mieście. Nie okantował mnie. Pozwolił jedynie się zabić. Nie wiem, co on mówi. O czym myślisz? Kantuje nas. Jasne, skopmy mu dupę. Chwileczkę. Zaraz wam powiem. Mów, a nie pieprz. Co słyszałeś? Mów, co wiesz. Powiedział tylko jedno. No? Że ja będę następny. Ty będziesz następny? Co to ma znaczyć do kurwy nędzy? Nie wiem. Że ty masz być następny, zastrzelony? Nie wiem, po prostu nie wiem. Spierdalaj stąd, ale już. Żądam ochrony. Co? Spierdalaj z mojego posterunku, zanim nie zmienię zdania. No jazda. Chodźmy na piwo. Tak, tak, zrób to, dziecinko, dla mnie. No dalej, rób to. Więc ten goguś był twoim przyjacielem? Tak, kilka razy uratował moją dupę w Wietnamie. Byłem tam od 2 miesięcy. Spałem twardo na swojej pryczy, kiedy nagle rozpętało się piekło. Chcesz jeszcze jedno? Dobra. Nagle obudziłem się. Był tam Chuck. Victor Charlie, Vietcong. Taki mały człowieczek w czarnej piżamie z kosą, którą mógłbyś pokroić indyka na dzień dziękczynienia. W każdym razie podszedł do mojego łóżka. Jest obok mojego łóżka, podchodzi do mnie. Ale Walt, cholera, ten nigdy nie spał. Walt go zlikwidował. Stuknął go. To znaczy zabił? Własną brzytwą. Słuchaj. Jestem tam. Trzęsę się jak osika. A Walt jest dziwnie spokojny. Przyglądam się temu facetowi. Miałem zwariowane odczucie, że znam tego Wietnamczyka. A znałeś go? Walt odwrócił się do mnie i powiedział: człowieku, to nasz fryzjer. Fryzjer? Tak. W Saigonie wszyscy chodziliśmy do tego samego fryzjera. Był też Alfonsem. Miał niezłe dziewczynki. 3 dni wcześniej strzygł mi włosy. Trzymał ostrą brzytwę tuż przy moim gardle. Wiele razy. I okazało się, że ten pieprzony facet był z Vietcongu. Więc Walt uratował ci życie? Dziś w dzienniku prezydent ogłosi handlowe embargo. Kongresowi mimo trzeciej próby nie udało się zatwierdzić budżetu. Kandydat na senatora, J. William Whelan, szykuje się do rozkręcenia swojej kampanii. Obiecuje rozbudowę armii, tak by mogła ona wychodzić zwycięsko z przyszłych konfliktów zamorskich.
Kim jesteście? Czy facet w niebieskim podkoszulku przebiegał tędy? Chodźmy stąd. Czy chciałbyś towarzyszyć mi w podróży służbowej do Nowego Jorku? 3 dni i 3 noce. Nic, tylko luksus. Zastanowię się i dam ci odpowiedź. Czy mam cię utulić? Tad, muszę wstać o 6. Mam nadzieję, że podobał ci się koncert. Tak, był wspaniały. Naprawdę uwielbiam Spike'a Jonesa Juniora. Tak myślałem. Bardzo przyjemnie spędziłam czas. Czy mogę wejść na sekundkę? Nie, to muszę wstać. Nie zostanę długo. Pozwól mi tylko wejść na chwilę. To nie. Tylko na chwilę, proszę. Co tu u diabła się dzieje? Kim ty jesteś? Co tu robisz? Jestem jej mężem. Kim ty jesteś do diabła? Mąż? Dlaczego tak potraktowałeś mojego przyjaciela? Powinnaś mi podziękować. Podziękować? Ten facet to dupek. Dla twojej wiadomości, ten facet był bankierem do spraw inwestycji. A nie mówiłem? To się skończyło, Jesse. Skończyło się 6 miesięcy temu. I to mi odpowiada. Wiem o tym. Więc jak możesz to nazywać? Mam kłopoty. Jakie by nie były twoje kłopoty, nie mogę ci pomóc. Rozumiesz, co mówię do ciebie? Teraz możesz odfrunąć stąd w taki sam sposób, jak przyfrunąłeś. Zamknij się i posłuchaj. O co chodzi? Potrzebuję gdzieś się zatrzymać. Nie mogę ci teraz tego wytłumaczyć, ale przynajmniej dzisiaj muszę tutaj zostać. Nic z tego nie rozumiem. Pojawiasz się jak Bóg wie kto, żądasz, żebym uwierzyła w to, co mówisz. To znaczy w nic. Jesse, to nie ma sensu. Posłuchaj. Jacyś faceci byli u mnie. Czekali w środku i na zewnątrz. Chcieli mnie dostać. Uciekłem i nie wiedziałem, dokąd pójść. Nie szaleję z radości, że tutaj jesteś. Tak naprawdę to powinnam wyrzucić stąd twój tyłek od razu. Jest jednak jedna rzecz, którą wiem o tobie. Nie jesteś kłamcą. Chcesz spać dzisiaj na kanapie? Bądź moim gościem. Dzięki. Ale tylko jedną noc. Potem wyniesiesz się stąd. Nie chcę, żebyś straszył bankierów. Zrozumiano? Nie sprawię ci kłopotu. Idę do łóżka. Ten facet był dupkiem.
Naprawdę jest tak źle? Myślałem, że śpisz. Spałam. Chcesz o tym pogadać? Czy opowiadałem ci o moim przyjacielu Walcie? Byliśmy kumplami w Wietnamie. Byłeś w Wietnamie? Byliśmy pod sam koniec, kiedy sytuacja była naprawdę zła. Większość nie chciała walczyć. Po co dać się zabić, kiedy wojna miała skończyć się za kilka tygodni? Ale z nami było inaczej. To nie miało znaczenia. Tworzyliśmy oddział specjalny. Oddział specjalny? Coś takiego jak zielone berety? Tak, tylko bardziej tajną. Tego właśnie określenia używano w Waszyngtonie. Wykonywaliśmy tajne operacje, takie, których nikt nie chciał się podjąć. Chodzi o inwigilację w szeregach wroga, sabotaż, wiesz, całą brudną robotę. Jaką? Powiedzmy, że po prostu widziałem tyle śmierci, że starczy na 3 życia. Nigdy nie chcę do tego wrócić. Wietnam był jakby 20 lat temu. Jesteś w domu. I jesteś bezpieczny. Dopadli Walta. Oni? Jacy oni? A kto to wie? Czemu ktoś chce cię zabić? Nigdy nie miałeś wrogów. Nie wiem. Sam już nie wiem. Kto chce cię zabić? I co teraz będzie? Wiesz, zanim Walt umarł, próbował coś mi powiedzieć. Co to było? Nie jestem pewny. Słuchaj, nie zrobisz kariery jako modelka, mając wory pod oczami. Powinnaś się trochę przespać. Tak, ale ty również. Dobrze. Ten facet naprawdę był dupkiem. Dobranoc. Czym mogę służyć? Mogę to zobaczyć? Spójrz. Uczestniczyłem w wojnie wietnamskiej, w przeciwieństwie do mojego przeciwnika. Dowodziłem tam 71 akcjami, w przeciwieństwie do mojego przeciwnika, oraz zostałem ranny, znowu w przeciwieństwie do mojego przeciwnika. Nie chcę, żeby ten fakt wpłynął w jakiś sposób na wasz przyszły wtorek. Powinniście głosować na mnie ze względu na swoje dzieci, ponieważ tylko ja mogę zbudować państwo stojące ponad resztą świata. Kraj, który nie ulegnie żądzy, skąpstwu, tchórzostwu i hańbie. Dlatego powinniście głosować na J. Williama Willena w wyborach do Senatu. Chodzi o przyszłość Ameryki. Co o tym sądzisz? O czym? O senatorze Willenie, głupiotka. Myślę, że jest milutki. Taylor, nie głosujesz na kandydata dlatego, że jest milutki. Ja tak robię, przyjaciółko. Nic dziwnego, że ten kraj jest w takim złym stanie. Czy będziesz na niego głosowała? Chyba tak. Po co? Nie wiem, chyba jest w nim coś. Jest taki autentyczny, tak? Ma cudowny uśmiech. Jest uczciwy. Cudowne włosy. Jesteś beznadziejnym przypadkiem. Czy opowiesz mi o swojej randce z Toddem McMasterem? Była w porządku. Próbował mnie tylko obmacywać. To oczywiste. Czy obiecał ci podróż do Nowego Jorku? I luksus? Skąd wiesz? Próbował tego samego w kwietniu z Michelle. Dziękuję bardzo.
Powinnyśmy się skontaktować z agencją przed zamknięciem. Pokaz kolekcji odzieży plażowej Johna Paula powinien być świetną zabawą. Największy pokaz roku. Pomyśl tylko o tych wszystkich bogatych, będących dobrą partią facetach. Uspokój się, głupiutka. Hej, Laluniu! Dzięki. Panowie, siadajcie. Robicie dobrą robotę. Obecnie jedynie pan i pański partner jesteście jedynymi na liście płac, którzy wykonują dobrą robotę. To jedna ze wspaniałych rzeczy, jakie posiadasz będąc gliną, odznaka i władza. Jakie to proste pieprzyć ludzi. Ludzi takich jak mój przeciwnik. O tak. Można wyciągnąć wszystkie brudy o nich, zamknąć ich główną kwaterę i nawet odwołać ochronę. Najbardziej podobało mi się, kiedy rozpoczęły się rozruchy podczas jego ostatniego zjazdu. Spadek o 6 punktów, co znaczy, że prowadzę 12 punktami. Dlatego w tej kopercie jest premia w wysokości 10 tysięcy dolarów. Pańska hojność przerasta pana, senatorze. O tak. To dopiero początek. Kiedy pan Whelan zostanie senatorem, my zostaniemy szefami ochrony. Wtedy dopiero zobaczymy prawdziwe pieniądze. Siedmiocyfrowe, może nawet 8. Coś nowego? O tak. Otwórz to. Pozwólcie, że przedstawię żmiję. Ostatni model wyrzutni, czuły na temperaturę obiektu przeznaczonego do zniszczenia. Może zniszczyć czołg z odległości... Z odległości jakiegoś kilometra. Afryka, Bliski Wschód, Południowa Ameryka. W przyszłym roku możemy sprzedać 1 000 000 sztuk, zakładając oczywiście, że zwyciężę w wyborach do Senatu. Czego pan od nas potrzebuje? Człowieka o nazwisku Jesse Palmer. Teraz, kiedy Walt został zlikwidowany, pozostał jedynie Jesse. Jesse był kumplem Walta. Ja byłem ich dowódcą. Jest ekspertem w akcjach na tyłach wroga. Nie można go lekceważyć. Na pewno to, co wiedział Walt, teraz wie Jesse. Jednak nie ma pan pewności, czy Jesse wie. On musi wiedzieć, dlaczego odwiedził go przed śmiercią. Szkoda, że nie powiedział pan nam tego wcześniej. Mieliśmy tego skurwiela w areszcie. Tak mi powiedziano. Rozumiem, że powierzył pan tę sprawę jakiemuś miejscowemu talentowi. Tak. Jednak jestem bardzo rozczarowany. To całkiem proste. Odnajdziemy Jesse, zabijemy go i staniemy się bogaci. Lub, jeśli tego nie zrobimy, on na nas doniesie i pójdziemy do więzienia. Czy to jasne? Kim Martino? Posłuchaj, świnio, jestem czysta. Jak to się dzieje, że ciągle mnie nachodzicie? Chcesz sprawdzić? Zobacz. Widzisz? Czysta. Nie jestem gliną. Nie jesteś też klientem. Czego chcesz? Poznał nas kiedyś Walt. Walt? Walt. Walt! Do you know where he is?
Wiesz, gdzie on jest? Jeśli kiedyś go spotkam, to go zabiję. Sprzedał mi 635 CSI Beamera, ale nie powiedział, że włożył do niego silnik z Buicka 78. Rozleciał się. Prosto w moją twarz. Mogłam nawet zginąć. On nie żyje. To próżniak. Próżniak. Słuchaj, ten, kto załatwił Walta, próbuje zrobić to samo ze mną. Naprawdę, bardzo się staraj. Jak się nazywasz? Jesse Palmer. Walt jest... był moim przyjacielem. Dlaczego usiłują cię zabić? Tego właśnie muszę się dowiedzieć. Walt ciągle odbywał jakieś dziwne podróże. Nawet w Wietnamie. Dziwki, czarny rynek, prochy. Powiedział mi, że raz założył podsłuch w kwaterach oficerskich, a potem ich szantażował. Ja naprawdę go lubiłam. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Tak naprawdę to nie. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę zabiło Walta, to nie wiem. Mogło być wiele rzeczy. On nie miał żadnych przyjaciół. Cokolwiek to było, mnie też to dotyczy. Więc rozgryzłeś to? Wiesz, gdzie znajduje się jego tani sklep? Nie. Czy część tego należała do Walta? O nie. Ładnie tu. Dzięki. Staram się utrzymać marzenie. To znaczy płacić czynsz. W każdym razie dziękuję ci bardzo. Zachowaj spokój, Jess. Panie Palmer, było dziś kilka telefonów do pana, w tym dwa od detektywa Russo. Później. Panie Palmer, czeka na pana dwóch panów. Mieli wyznaczone spotkanie? Nie, nie mieli. Powiedzieli, że chcą się zapisać na indywidualne ćwiczenia. Heather, co się dzieje z twoim głosem? Myślę, że to zapalenie krtani. Mówią, że został im pan polecony. Mają bardzo napięty harmonogram.
Wydział zabójstw? Niech pani posłucha, muszę z kimś porozmawiać. Kilku oprychów chce mnie zabić. Może pan mi powiedzieć, dlaczego pan dzwoni? Właśnie powiedziałem, dwóch facetów chce mnie zabić. Czy jest pan ranny? Nie. Muszę z kimkolwiek porozmawiać. Chce pana rozmawiać z kimś konkretnym? Czy pani jest głupia? Powiedziałem, że jacyś faceci chcą mnie zabić. Musi pan chwilkę poczekać. Niech pani poczeka. Słucham. Jest tam detektyw o nazwisku Russo. Proszę mnie z nim połączyć. Jakie to było nazwisko? Detektyw Russo. Jesse Palmer. Kto? Jesse Palmer. Próbowałem się z panem skontaktować, ale niestety. Posłuchaj, człowieku. Znalazłem się w głębokim gównie. Potrzebuję twojej pomocy. Nie ma sprawy. Uspokój się. Opowiedz mi wszystko. Przyszło do mnie dwóch facetów, chcieli mnie zabić. Domyślasz się, kto to był? Nie wiem. Za każdym razem, kiedy się wyprostuję, muszę unikać kul. Potrzebuję waszej ochrony. Co z tym zrobicie? Posłuchaj. Czy jest jakieś miejsce, gdzie możemy się spotkać i pogadać? Nie mogę wrócić do domu. Sam nie wiem. Jesteś pewien? Nie wiem, do cholery. Po prostu nie wiem. Dobrze, uspokój się, Jesse. Nie śpiesz się i pomyśl. Jest takie miejsce. Strzelaj. Ona mieszka... Mam dziewczynę, mieszka... 3712 Woodwood. Doskonale. Spotkamy się u niej. A ja zajmę się tymi facetami. Tak? No to dobrze. Idź tam i nie ruszaj się. Będziemy punktualnie o 8. Zrozumiałeś? Tak. Dzięki. Grzeczny chłopiec. Mamy go. Cholera, sam nie wiem. To mi się najbardziej podoba. Wygląda pan na nim jak senator. Tak? I to bardzo. Tak? Mam dla pana adres. Znaleźliście go? Wygląda na to, że tak. 3712 Galley Avenue, Westwood. Zapisałem. Mamy namiar na Jesse'ego. Wspaniale. Jeszcze raz spróbujemy, tylko tym razem chcę, żebyś sam się wybrał i dopilnował, żeby wykonali dobrze robotę. Ale ja jestem politycznym doradcą, a nie mordercą. A jaka to różnica? O Boże, spójrz tylko na tego faceta. Spójrz na jego... Ta moje ulubione. Dziewczyno, to przeżytek. Kto tam? Wielki Boże, Jesse. Co jest do diabła? Czy to tydzień straszenia? To ty musisz być tym słynnym Jesse Palmerem. Po co wróciłeś do diabła? Podobają mi się te szerokie ramiona. Oddaj kluczyki do samochodu. Daj mi je i wynoś się. Nie uciszaj mnie. Czy to kłótnia zakochanych? To mój dom. Mogę wrzeszczeć tak głośno, jak chcę. Dzieciaki, muszę uciekać. Było naprawdę miło, ale muszę lecieć. Jesse, to wielka przyjemność cię poznać. Tworzycie śliczną parę. Zazdroszczę wam. Jesteście świetni. Kto to był? Moja najlepsza przyjaciółka, ale to nie powinno cię obchodzić. Miałeś przyjemny dzień? Tak. Nowe kłopoty? Masa. Co się stało? Jest bardzo źle. Znów próbowali cię zabić? O, mały włos. Nie wiem, czy sobie z tym poradzę, Jesse. Dlaczego usiłują cię zabić? Nie wiem.
Niczego przede mną nie ukrywasz? O czym ty mówisz? Zawsze to robiłeś. Co? Jesse Palmer, typ silnego i milczącego mężczyzny. Do wczoraj nie wiedziałam nawet, że byłeś w Wietnamie. Tak, wiesz. Pewne sprawy. Tak, wiesz. Kiedyś myślałam, że cię kocham, ale cię wcale nie znałam. Chcę ci pomóc, Jesse, ale musisz mnie dopuścić do pewnych spraw. No dobra. Kandydat Whelan i jego śliczna małżonka Barbara pielęgnują swój własny ogród, za który otrzymali nagrodę. Znam tego faceta, tak? Był moim dowódcą w Wietnamie. Naprawdę? Co jest? Wyłącz to. Wszystko w porządku? Żyjesz? Spójrz na mnie. Dobrze się czujesz? Wynośmy się stąd. W porządku? No to idziemy. Dobrze. Dobrze. To się uda. Zatrzymaj to, podłóż głos i muzykę. To będzie sympatyczne. Co? Co jest? To ja, Frank. Wejdź. Czy mógłbyś? Nie ma sprawy. No i? Nie poszło nam najlepiej. Ten facet ma 9 żywotów, przysięgam. Uczestniczył w 50 sabotażach w Wietnamie. Ciągle jeszcze żyje. No, ale nadeszła pora, żeby wszystko naprawić. Nie będę dłużej się pieprzył. Przepraszam. Chcemy wynająć pokój. Chcemy pokój. Zamierzacie spać? Spać, tak? Ile za pokój? $20. 20? Nie mówiłam ci, ty dupku, żebyś nie pieprzył się z moimi gośćmi? Ty stara, koślawa mordo, cuchnąca gębo, brudny skurwysynu. Zabieraj stąd swoją dupę. $20 z góry. I podpisz to. Doba hotelowa mija o 12. Nie spóźnijcie się. Co tak do diabła mi się przyglądasz, panno narzeczona? Patrzysz na mnie złym okiem. Masz szczęście, że nie przejdę przez kontuar i nie rozpalę tej twojej dupy. Na pewno wydaje ci się, że jesteś wyjątkowa. A dla mnie tylko jesteś gównem. Koścista, żyrafia szyja, podobna do Jarda Simpsona, żelaste nogi. A głowa jak cebula. Nice.
Nie ma co. Wspaniale. Jedno łóżko, ale za to wygodne. Będę spał na krześle, żebyś wiedział, że będziesz. Przynajmniej będziemy tutaj bezpieczni. Mam taką nadzieję. Mogłam na ten weekend wyjechać z Todem do kraju winnic. Jest przegrany, a ty nie jesteś? Jeszcze żyje. Nie podoba mi się to. W ogóle mi się to nie podoba. Tu ziemia, czy mnie słyszysz, Jesse? Jesse David Palmer. Clyde. Przepraszam. Walt miał młodszego brata, Clyda. Nie mogę sobie wyobrazić kogoś, kto coś wie. Nie chciałem tego. Jeśli chcesz odejść, to zrozumiem to. Jesse? Tak, kochanie? Dlaczego to zawsze musisz być ty? Masz po prostu szczęście. Nadal chcesz, żebym spał w tym krześle? Oczywiście. Wielka szkoda. Jesse, wejdź, stary. Mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam. Wcale nie. Mogę cię czymś poczęstować? Piwo, woda sodowa, sok? Nie, dzięki. Na pewno? Czuj się jak u siebie w domu. Staram się skończyć ten zamówiony obraz. Dzisiaj nie mam do tego głowy. Boże, nie widziałem cię przez... Jak dawno temu to było? Około 10 lat. Przykro mi z powodu twojego brata. Mnie też. Dobry stary Walt. O co chcesz mnie zapytać? Przez telefon byłeś taki tajemniczy. Miałem szczęście, że znajdujesz się w spisie. Domyślasz się, kto chciał zabić Walta? Walt zajmował się jakimiś brudnymi sprawami. Te jego napady złości. Przecież go znałeś. Miał więc wielu wrogów. Można tak powiedzieć. Ktoś konkretny? Mnie nic nie mówił. Ostatnio nie widywałem go zbyt często. Czy ostatnio wszedł w jakiś nowy interes, podebrał komuś coś? Możliwe. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy przez telefon. Powiedział, że osiągnął duży sukces, ale nie podał żadnych szczegółów. Niestety. A ja nie pytałem. Jestem ci wdzięczny za troskę, Jess, ale jestem pewny, że policja się z tym upora. Nie bądź taki pewny. Co masz na myśli? Zanim twój brat zmarł, powiedział, że ma coś na dyskietce. Nie wiem, ale musi to być dynamit. Wiesz, co to jest albo gdzie to jest? Nie mam pojęcia, przejrzałem wszystkie jego rzeczy. Gliny przeszukały jego mieszkanie bardzo dokładnie. Wiesz, gdzie znajduje się jego tani sklep? Tak, na rogu 24 Boldry. Powiedziałeś Glinom? Nie do diabła, ale pytali, wierz mi. Dobrze? Dzięki. Powodzenia z tym. Weźmiesz udział w pogrzebie? Skądże, nie mogę. Rozumiem. Do zobaczenia.
Wyglądasz dość ponuro, Jesse. Kto umarł tym razem? Clyde. Mój jąkający się kuzyn? Jemu nikt nie życzył śmierci. Co się dzieje u diabła? Zabijają wszystkich, których coś łączyło z Waltem. Jednego za drugim. Ty możesz być następna. Dlaczego ja? Jeśli coś wiesz, to powiedz mi teraz. Nic nie wiem. Nie przesyłaj tu Glin, żeby mnie ochraniali. Nigdy nie nauczyłam się ufać Glinom. Wiesz, co mam na myśli? Jeśli coś ci się przypomni, mój numer jest na wizytówce, dobra? Dobra. Bądź ostrożna. Czego się dowiedziałeś? Zabili go. Mówiłem, żeby firanki były zasłonięte. Kogo? Clyde'a? Wyrzucili go przez okno. Jesse, do cholery, co się dzieje? Musimy zadzwonić na policję. Może oni będą mogli nam pomóc. Nie. Dlaczego nie, do cholery? Ponieważ tylko policja wiedziała, że jestem u ciebie. I zobacz, co się stało. Tu jest o twoim kumplu. Co? Walter James Tilton, weteran z Wietnamu, odznaczony gwiazdą z brązu, będzie pochowany jutro w Parku Pamięci Weteranów. Nabożeństwo odbędzie się w domu pogrzebowym o 11:00. Gwiazda z brązu. Gwiazda z brązu. Jesse, co się dzieje? Muszę iść. Dokąd? Na pogrzeb? Nie mogę pozwolić, żeby pochowali go samotnie. To wariactwo. Ci ludzie, kimkolwiek są, będą wiedzieli, że pójdziesz. Będą na ciebie czekali. Znają twoje głupie poczucie honoru. Ale muszę coś zrobić. Walt nie chciałby, żeby cię rozwalono na jego pogrzebie. Ja też. Wyobraź sobie. Już zamknięte. Zamknięte, stary. Światła pogaszone. Nie widzisz? Poproszę z Jesse Palmerem. Dobra, posłuchaj. Kim powiedziała, że Walt miał klucz ukryty w gwieździe z brązu. Jeśli nie wrócę za 10 minut, to wynoś się stąd. Nie ogląda się za siebie.
Róg 24 i Boldry. Co tam jest? Tani sklep Walta. Dlaczego uważasz, że ta dyskietka tam będzie? Był za sprytny, żeby to trzymać w domu. Gliny tam wszystko przetrząsnęły. Znowu to robisz. Co robię? Wyłączasz mnie. Wybacz mi. Tylko, że to tak, jakbym znów był w Wietnamie. Zabić albo dać się zabić. Milczący wróg czyha za każdym rogiem. A ja nie wiem dlaczego. Wszystko w porządku? Tak. Nie ruszaj się stąd. Zaraz wrócę. Gdzieś to musi być. Niech to szlak. Schowek na rękawiczki. Strzał w dziesiątkę. Jak ci poszło? Mam ją. Wspaniale. Cholera. Spróbuj jeszcze raz. No dalej, dziecinko. O, rany, to istny dynamit. Co teraz zrobimy? Poczekaj, znam dziennikarza, z którym możemy pogadać. Ale czy możemy mu zaufać? Znam go od lat. Jest dla mnie jak wujek.
To mocna historia. Mocna, co do tego nie ma wątpliwości, jeśli jest prawdziwa. Prawdziwa? Oczywiście, że jest. Dziecinko, mam jedynie słowo drobnego przestępcy przeciwko słowu kongresmena Stanów Zjednoczonych i w dodatku głównego kandydata do Senatu. Odkąd to słowo kongresmen jest niepodważalne? Trafiłaś w dychę. Przyniosłam te druki, o które pan prosił. Dobrze. Jeszcze sprawdzam to w bazie danych. Przyniosę panu to za 5 minut. Bardzo dobrze. Dziękuję. Walt może i nie był wzorowym obywatelem, ale nie był kłamcą. Potrzebuje niezależnego potwierdzenia. To była akcja na tyłach frontu. Podrzucili nas helikopterem. Celem był skład amunicji Wietkongu. Pamiętam to. Wysypaliśmy się i ruszyliśmy. I wtedy rozpętało się piekło. Były bomby, moździerze, a potem już nic nie pamiętam. Obudziłem się w szpitalu 3 miesiące później. Więc na pewno nie wiesz, czy Willem zostawił was i dał nogę. Nie, ale to ma sens. Facet ten był znanym oportunistą, zapatrzonym w siebie. Chciał dostać srebrną gwiazdę. Gówno go obchodziło, ile osób zginie, zanim ją otrzyma. Więc jedynie ty, Willen i Walt przeżyliście. Tak. Jak nazywał się oddział? Quiet Fire. Dziękuję, Don. Panie Whelan. Przepraszam za spóźnienie. Był duży ruch. Tak? Mówi Russo. Mamy coś dla ciebie. Mamy coś interesującego. Jesteśmy w mieszkaniu dziewczyny. Chyba bierze udział w jakiejś uroczystości. To kolekcje Johna Paula Springera. Myślę, że to jakiś pokaz mody. Otoczyła to kółkiem chyba ze 20 razy. Jest jakiś adres? Centrum mody, śródmieście LA. Bardzo dobrze. Frank, czasami jeśli chcesz, żeby sprawy były dobrze załatwione, musisz sam to zrobić. Chcę ci przedstawić Hektora i Jaxa. Jak się macie? Hektor i Jax są spoza miasta. Skąd? To nieważne. Są zawodowcami. Najlepsi w swojej branży. Czym się zajmujecie, chłopaki? Hektor i Jax zabijają ludzi. Wiem, że to nie najlepszy czas, ale muszę iść na pokaz mody. Chyba nie mówisz poważnie, ależ tak. Zapomnij o tym. Mam zapomnieć? Jasne. Posłuchaj. Przyjęłam cię do domu. Przez ciebie opuszczałam wywiady. Jeżdżę wynajętym pojazdem, ponieważ zniszczyłeś mojego Mustanga, a na dodatek mieszkam w hoteliku, do którego nawet ślepy karaluch nie wstawiłby nogi. To ważny pokaz dla mojej kariery. I nie opuszczę go. Czy ty rozumiesz? Nie opuszczę go. W porządku. Muszę iść. Dobrze. Kolekcja wiosenna. To dopiero będzie niesamowity pokaz. Poczekacie więc na zakończenie, zanim go zabijecie? Nie wydaje mi się. Thank you.
Spójrzcie na to. Co się stało? To największy robak, jakiego widziałam. Jezu, myślałem, że zostałaś pchnięta nożem, czy coś podobnego. Zabij go po prostu. To tylko robak. Nie cieszysz się, że przybyliśmy tutaj? Cholera. Jestem niespokojny. Pośrednicy z Bliskiego Wschodu utrudniają negocjacje. Czy ty w ogóle pukasz? Załatwiliście go? Nie trafiliśmy. Znowu nie? Gdzie on teraz jest? Nie wiemy. To za co wam płacę? Dopadniemy go. 150 tysięcy? Czy wiecie, co mógłbym kupić za 150 tysięcy dolarów? Co z Frankiem? Zlikwidowany. Moje gratulacje. Dziewczyna też. Jesteście pewni? Absolutnie. Nie martwię się o dziewczynę. Ta srebrna gwiazda dużo dla ciebie znaczy, prawda? Klucz do marzeń. Więc rzeczywiście byłeś ranny w Wietnamie? Tak. To było okropne. Co się stało? Upiłem się i spadłem z wózka golfowego. Tak? Widzę jakiegoś marudera na ekranie. On tu jest. Co? Znajdźcie go i zabijcie. Do cholery teraz. Słyszałeś? Tak. Jest w kotłowni. Niech to szlak. Cholera!
diabła, dokąd on poszedł? Uważaj na moje plecy. Cholera, ten pierdolec jest chyba duchem. Znalazłem cię, sukinsynu. No, gnoju. Dziwka.
No, Jesse, znów się spotykamy. Jesteś dobry. Zawsze mówiłem, że jesteś najlepszy. Gdybyś umarł tak, jak powinieneś, nie musiałbym tego robić. To Smith & Wesson. Wystrzeliłeś 6 sztuk. Daj mi swój pistolet. Wygląda na to, że znowu zostałeś porzucony. Let's go.